ponieważ mam bardzo mało czasu, to krótko na temat. Krótko i na temat. Dzisiaj mam bardzo mało czasu, dlatego krótko i na temat. Chcę wam powiedzieć, że jeżeli masz zły humor, to oczywiście naturalnym jest, że człowiek naturalnie pokazuje ten zły humor wszystkim dookoła. Czyli naturalny człowiek zachowuje się naturalnie i jak naturalnie ma zły humor, to naturalnie go wszystkim pokazuje. Oczywiście jak ma dobry humor, to naturalnie też go wszystkim pokazuje. A żeby mieć dobry humor, to naturalny człowiek potrafi się naturalnie napić na przykład wysokoprocentowego alkoholu rozpuszczonego w niskoprocentowym piwie. Na przykład i wtedy mu się humor poprawia. I wtedy naturalny człowiek naturalnie ma naturalnie dobry humor pod wpływem zupełnie naturalnego alkoholu, który jest naturalnym środkiem poprawiającym humor. No i wtedy się zachowuje zupełnie naturalnie, no bo jest przecież wstawiony. No, Natomiast jeżeli nie ma możliwości się nachlać, to naturalny człowiek, jak ma naturalny zły humor, to go pokazuje. Komu go pokazuje? No naturalnie oczywiście swoim najbliższym, czyli naturalnie żonie. Czyli naturalny facet, naturalnie żonie pokazuje swoje naturalne niezadowolenie z tego, co mu nie wyszło w pracy lub z tego, że mu nie wyszło w domu lub z tego, że mu nie wyszło w życiu. Czyli po prostu pokazuje swoje głębokie niezadowolenie lub swoją głęboką depresję. Komu? No najbliższym osobie. Po to naturalny człowiek ma naturalnie żonę, żeby się na niej naturalnie wyżywać. Czyli taki naturalny człowiek pokazuje swojej żonie, że ma bardzo trudną sytuację psychiczną. I taka żona naturalnego człowieka naturalnie zaczyna się tym martwić. Oczywiście naturalnie jemu to przychodzi następnego dnia, ale jej zmartwienia pozostają. I informuję was, drodzy naturaliści, którzy jesteście przekonani, że należy naturalnie okazywać swoje naturalne humory, że to jest naturalna głupota. Jeżeli masz zły humor, to się zamknij w kiblu i siedź tam tak długo, dopóki tego negatywnego, złego humoru nie spuścisz razem z papierem toaletowym. Jeżeli to nie pomogło, to oczywiście naturalny człowiek możesz pójść, udać się do psychoterapeuty, żeby ci pomógł. Jeżeli nie wierzysz w psychoterapeutów, to możesz pójść do księdza i jego zmaltretować swoim negatywnym humorem. Od tego są księża właśnie, no, żeby ich maltretować złymi humorami. Natomiast największym świństwem i chamstwem jest częstowanie złym humorem najbliższych osób, którzy cię kochają. Ja wiem, że to może być dla ciebie bardzo trudny film i bardzo trudny wniosek, ale jeżeli jesteś gotów swój naturalnie zły humor przekazywać swojej żonie, to naturalnie trudno jest ci życzyć rozumu, bo lepiej jest ci życzyć szczęścia, szansa większa.